Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj audycja z okazji Mikołajków i dzisiaj będzie trochę na temat prezentów dronowych, mikołajowych pod choinkę, jako że mamy grudzień i to jest sezon prezentów. Przygotowałem dzisiaj zestawienie dronów tanich od 50 zł aż po 500 zł, czyli to jest najniższy przedział cenowy, jaki możemy sobie wyobrazić. I tam możemy znaleźć kilka fajnych ciekawostek, o których warto powiedzieć i o których warto Wam wspomnieć. Pierwszy dron najtańszy zaczyna się właśnie już od 50 zł. Natomiast te z segmentu 500, one już mają więcej możliwości, dlatego że tam jest więcej przecen, więcej dronów, które mają na przykład tylko jedną baterię, ale są też bardzo fajne zestawy DIY. Są zestawy mini FPV, gdzie mamy już w komplecie gogle. Myślę więc, że warto dokonać przeglądu tych produktów, które zawierają się w cenie od 50 do 500 zł w tej chwili właśnie, w grudniu 2019. Słuchajcie, numerem jeden są drony za około 50 zł, drony bez kamery, to może być na przykład JJRC H36, ja nim sporo latałem, sporo ćwiczyłem, ale to może być też na przykład Ishin E010 Mini. To są drony, które kosztują od 39 na promocjach do mniej więcej 55 zł. Można nimi trenować przede wszystkim w domu, robić sobie koordynację, bo ruchy i tryb lotu, jeżeli chodzi o kontroler, jest dokładnie ten sam, co w dronach drogich, nawet za kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli mamy tryb drugi, przód, tył, góra, dół. Tu jest trudniej, dlatego że nie mamy nawet trybu ATI w tych dronach, więc trzeba samemu koordynować wszystko. Jednocześnie one już pokazują Wam to wejście do świata dronów RC, czyli Remote Controller. Mamy kontroler, mamy płytę główną, mamy też oczywiście śmigła, które są wymienne. Możemy poeksperymentować. Mamy baterie w formie pakietów, które wymieniamy, ładujemy, więc już zapoznajemy się dokładnie z tymi procedurami, które obowiązują też w dronach droższych oczywiście. Tutaj na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że to jest bardzo tani dron, czas lotu około 5-6 minut, więc nie ma rewelacji, ale można wybrać też zestaw, gdzie mamy na przykład 3 baterie i wtedy 15 minut lotu. Całkiem fajna zabawa, rodzinna zabawa, która nie stresuje nas specjalnie, a jednocześnie może integrować członków rodziny ze sobą. Z ciekawostek jeszcze, no zasięg oczywiście 20-30 metrów, to jest wszystko, co osiągniemy. To jest bardzo mały UPR, około 85 mm tutaj. To są jego wymiary 85x80. Są oczywiście mniejsze, o których zaraz powiem, ale to jest jeden z tych mniejszych. Jest to bardzo fajny prezent do ćwiczeń. Oczywiście można go rozszerzyć też o kamerę, o zestaw, tylko że wtedy trzeba wydać dwa razy tyle albo trzy razy tyle na kamerę typu FX-798, ale uważam, że lepiej jest zrobić tak, żeby już kupić model z kamerą, o którym za chwilę powiem. Następny model, o którym warto wspomnieć, to jest Ishin E012HV. Jest to dron za około 90-100 zł. Treningi w domu, koordynacja, wyczucie. Jest dronem mniejszym, ale jednocześnie bardzo fajnym, dlatego że mały już ma 6 minut lotu, zasięg też 30 metrów, ale ma tryb ATI, czyli trzyma nam wysokość i może też wykonywać akrobację. Ten mniejszy też mógł wykonywać akrobację, ale ten Whooper Ishin E012HV jest świetny, dlatego że on sam trzyma wysokość. Te drony najtańsze, one nie trzymają same wysokości, więc trzeba nimi sterować i kontrolować je cały czas, natomiast E012 już tę funkcjonalność posiada. Następny w kolejności bardzo fajny dron, który jest już pierwszym właściwie zestawem DIY, jest to L6082 DIY Glide. Jest to dron, który właściwie może przeistaczać się też w poduszkowiec, bo mamy regulację, jeżeli chodzi o kąt naszych śmigieł, natarcia łopatek i możemy go też stosować do napędu albo poduszkowca, albo klasycznie wykorzystać jako łup, jako dron do ćwiczeń, mini dron do ćwiczeń,
ale też może służyć jako napęd do naszej lotni, można powiedzieć, samolotu, więc mamy w zestawie właściwie trzy rzeczy. Kosztuje w granicach 110-120 zł. Bardzo fajna zabawka. Fantastyczna, dlatego że jest kreatywna, jednocześnie pozwala na to, co ten najtańszy model, czyli ćwiczenia, zapoznanie się z kontrolerem i też uruchamia naszą wyobraźnię, kreatywność. W tych miesiącach zimowych można poćwiczyć, można fajne efekty uzyskać dzięki właśnie temu Uperowi. Oczywiście mamy podgląd też na telefon. Ten wcześniejszy też miał podgląd na telefon z kamery, więc już to są drony, które mają funkcjonalność FPV. 65 mm tryb ATI też w glajdzie i rollover 360 stopni. Tak jak poprzedni, czyli możemy robić tak zwane flipy. Kolejny model, który już jest bardzo ciekawym modelem z rozkładanymi ramionami, to jest Ishin 058, to jest mini Mavic Pro 1, 1 Pro można powiedzieć. Jest to dron o połowę mniejszy de facto od Mavica Mini nawet. Waży około 120 gramów. Jest to miniaturowa kopia Mavica Pro właśnie jedynki. Bardzo ciekawy, lekki dron, który już pozwala na to, żeby poczuć, co to znaczy mieć prawdziwego drona z już rozkładanymi śmigłami, bez tych osłon. Więc tu już mówimy o takim miniaturowym DJI. Zasięg około 50 metrów tego drona i czas lotu około 9-10 minut. Kosztuje bardzo niewiele, bo 150 zł jak na miniaturkę. To jest 1/10, nawet nie Mavica Mini. Ale jest bardzo fajny na prezent, bardzo fajny do ćwiczeń. Można nim latać zarówno w środku, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Genialny dla początkujących, gdzie osoby nie chcą wydawać więcej niż 150 właśnie złotych. Kolejny fantastyczny dron to jest pierwszy zestaw FPV, który zawiera więcej rzeczy i w tym zestawie możemy mieć też gogle na przykład. Kapitalny, bo ma swoją kamerkę, kosztuje około 200 zł, waży 164 gramy, zasięg też około 30 metrów i czas lotu około 6 minut. Jest to pewien wstęp, pierwszy krok do lotów FPV w goglach. Można poćwiczyć w zaciszu domowego ogniska i można zobaczyć, czy FPV jest dla nas. Możemy wyrobić sobie ruchy, zanim wydamy więcej pieniędzy właśnie na drona. I tak jak mówiłem, kosztuje około 200 zł. Mamy tutaj podgląd na gogle i gogle o średnicy 3 cali. Wiadomo, że ta jakość nie będzie jeszcze taka jak w Fat Sharkach i nie będzie taka jak w UPR-ach, w łupach, które kosztują powiedzmy 600, 800, 1000, 1500 zł, ale tu już mówimy i nie będzie to na pewno też radio najlepszej jakości, ale tu mówimy o wstępie, o zabawie, która nas kosztuje nie więcej niż 200. Następny bardzo ciekawy dron to jest już groźny dron, też w okolicach 250 zł, mianowicie nazywa się Vishua XS89S Battle Shark. Jest to dron, który waży 250 gramów, czyli tyle mniej więcej co Mavic Mini. Rozkładane ma ramiona i przypomina swoim wyglądem rekina. Ma kontroler z podglądem oczywiście FPV, czyli widzimy to, co się dzieje na ekranie. Czas lotu jest całkiem niezły, bo około 20 metrów. Zasięg 30 metrów do ćwiczeń w pobliżu naszym. Kamerka 720. Ma też tryb ATI, tryb Acro. Czyli fajny dron, na którego warto już zwrócić uwagę. I następne w kolejności to już będą drony właśnie Ishina E511 i 520S. To są już drony typu podróbki Mavica R albo podróbki Mavica 2 Pro. Ja je testowałem niedawno i były takie testy, można powiedzieć, bardziej zaawansowane, pokazane na tym kanale. Natomiast za cenę około 350 zł już utrzymujemy drona, który powiedzmy jest semi-professional. Oczywiście jakość kamery wciąż jest zabawkowa, natomiast już możemy pomyśleć o tym, żeby zastosować jakąś inną kamerę typu Hero Session na przykład 5, gdzie mamy kapitalną jakość za niewielką cenę i w sumie jakość zestawu, który zamyka nam się w kwocie razem z kamerą, bo jeżeli mówimy bez kamery profesjonalnej to 300-350 zł. Z kamerą wiadomo, że trzeba wydać trochę więcej, bo doliczyć koszty kamery GoPro lub innej kamerki oczywiście. I tutaj mamy
w tych Ishinach serii E500. Bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie mamy rozkładane ramiona, mamy możliwość, oczywiście już kalibrujemy kompas, już mamy trzymanie wysokości, są te drony ciche, ten zasięg jest większy, bo około 200-300 metrów, a nadal nie wydajemy więcej niż 350 zł, więc warto. Zestawy z różnymi kamerami, z różnymi rozdzielczościami i też z różnymi zestawami pod kątem baterii, ale myślę, że to jest jedna z ciekawszych propozycji, jeżeli chodzi o drony w tej chwili pod choinkę do wartości właśnie niecałych 500. Kolejny dron, który już jest też bardzo fajny i masą przypomina Mavica Mini, bo waży 250 gramów, to jest SJRC Z5. On już gościł na moim ekranie. Kosztuje trochę więcej, bo 388 zł. To jest bardzo fajny dron, ma rozkładane ramiona również, prostą konstrukcję, lekką, a jednocześnie ma już całkiem fajną kamerę, czas lotu około 15 minut. Ma tryby, czyli już to jest dron z, tak jak poprzedniej, czyli nie, mają już GPS, czyli wracają do punktu startu, już mają tryb Waypoints czy Follow Me. Całkiem fajne drony, których już można powiedzieć, że są takie semi-professional. Dobrze, słuchajcie, to jest mniej więcej przegląd tych produktów przykładowych, które można wyróżnić z przedziału od 50 do 500 zł. Oczywiście modeli jest więcej, warto sobie sprawdzić, co nam pasuje. Są też modele fantastyczne FPV, małe, typu Tiny Hawk czy tego typu drony. Bardzo fajne, naprawdę, Larva na przykład. Są też drony, które można składać samemu, tylko one oczywiście wymagają oddzielnej aparatury, ale są kapitalne zestawy DIY, które można polecić. No i cóż mogę powiedzieć? Oczywiście w tych przedziałach cenowych można też podarować komuś mój kurs online, co też uważam, że jest niezłym pomysłem, bo ktoś może celować bardziej w tą półkę wyższą i wtedy trudno mu cokolwiek kupić. To może być filtr, ale filtry są już trochę droższe. Może to być też na przykład Flightlog, książka wpisów poszczególnych danych poszczególnych lotów. To jest też opracowanie, którego autorem jestem. Fajna sprawa, dlatego że można udokumentować sobie, jakie parametry używaliśmy, oprócz tego, co mieliśmy w DJI Go na przykład, można zastosować też własne notatki typu ustawienia manualne, spostrzeżenia, zapiski i tak dalej. Słuchajcie, to jest tyle na dzisiaj. Ja bardzo dziękuję i życzę Wam także wspaniałych prezentów dronowych. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już przy okazji następnych produkcji. Trzymajcie się. Cześć!